No dobrze, kochani, już na lotnisku. Przeszliśmy na spokojnie całą odprawę, bagaży, wszystko ok. Czekamy teraz na samolot i lecimy do Włoch. Lecieliśmy! Rzym przywitał nas deszczem. Jest ciepło, ale... Tak. W Warszawie pięknie słońce, samego rana, a tu proszę, leje deszcz. Idziemy odebrać nasz samochód i ruszamy dalej w trasę. Zatrzymaliśmy się na chwilę na stacji benzynowej, bo musimy naładować nasz samochód. Nie zatankować, tylko naładować samochód, żebyśmy mogli nim dojechać do Neapolu. Ale przy okazji mówię do Massimo, to chodźmy, może pójdziemy na jakąś grafę, albo jakiegoś muffina, albo na bombolone, no zobaczymy. Zaraz coś wybierzemy, no i oczywiście kawka. Pistacjowe bombolone. A kawkę. I woda. A kogo mi tu mamy? Briciola. Briciola maleńka grubaska. Przyszła się przywitać. Patrzcie, patrzcie, co tutaj w domu u Danieli. Kolomby. Świąteczne. Wielkanocne. My już na miejscu. Czekamy na obiadek, który przygotowała dla nas Daniela. Słuchajcie, kochani, dojechaliśmy do domu, tak jak widzieliście, zjedliśmy obiad, który przygotowała Daniela. Jest już godzina 19:30 i zaraz wychodzimy. Ale zanim do tego przejdę, to tak, po pierwsze w ogóle widzę, że mam tu jakieś dziwne światło i wyglądam, jakbym była żółta jeszcze w tej kamerze. Nie mogę się przyzwyczaić do nowych ustawień tutaj, do tego, że nie ma dotykowego ekranu, jest trochę inny dźwięk, ale pomału, słuchajcie, wszystko sobie testuję, więc musicie mi wybaczyć. Tak to jest, jak się ma nowy sprzęt i chce się wykorzystać go jak najlepiej, ale zanim dojdę do tego, co będzie mi się tutaj podobało, jak to będzie z dźwiękiem, z nagraniem i ze wszystkim, no to oczywiście muszę testować te ustawienia. No i widzę siebie tutaj w podglądzie, że jestem jakaś strasznie żółta, chociaż w rzeczywistości tak nie wyglądam. Nie wiem, o co tutaj chodzi, czy to światło w mieszkaniu, czy po prostu kamera łapie taki odcień, ale dojechaliśmy całe szczęśliwo. Słuchajcie, ale oczywiście, że nie było się bez przygód. My zawsze mamy jakieś przygody, jak podróżujemy. Po pierwsze, mieliśmy problem z ładowaniem samochodu, bo okazało się, że coś tam z aplikacją, którą miałam pobraną, nie funkcjonowało. Nie chciała przyjść karta kredytowa z płatnością. Na szczęście pomogli nam ludzie, którzy też ładowali sobie samochód na tych ładowarkach na stacjach benzynowych, więc udało się wszystko ogarnąć. Druga sprawa, mieliśmy tak potworną drogę, tak nam się ciężko jechało, nie spodziewaliśmy się, że będzie tak lało. Słuchajcie, całą drogę od Rzymu do Neapolu lało i to tak lało, że momentami jechaliśmy 30 na godzinę, musieliśmy mocno zwalniać, widoczność była słaba, robił się korek. Na szczęście udało się dojechać, ale w Neapolu wcale nie jest ładnie dzisiaj, bo też leje, też jest brzydka pogoda, jutro ma być ładniej. Na szczęście. Mam taką nadzieję, bo przecież nie przyjechaliśmy do Włoch, żeby mieć deszczową pogodę. A wiem, że u Was jest pięknie, czego Wam oczywiście zazdroszczę w tym momencie. No ale tak to czasami jest. I teraz tak, widzicie, że się przebrałam, wyszykowałam, zrobiłam sobie makijaż, bo dzisiaj wychodzimy. Jesteśmy umówieni z częścią rodziny Maxa. Z częścią, bo ta rodzina jest ogromna i nie da się nam wszystkim dzisiaj spotkać, ale jest specjalna okazja. W czwartek, dzisiaj jest środa, a w czwartek przed Wielkanocą, kto ogląda nasze vlogi z Włoch i z wyjazdów między innymi na święta, ten wie, że w czwartki je się tutaj zupa di cozze. Ale okazało się, że były jakieś problemy z rezerwacją. Te restauracje, w których je się podobno bardzo dobrą tą zupę di cozze,
Już były tam zarezerwowane miejsca i tak dalej, ponieważ nas też będzie gromadka. To przełożyliśmy to wszystko na dzisiaj, czyli na środę. I dzisiaj będziemy jeść zupę di cozza, widzieć się z rodziną. Także niedługo będziemy wychodzić. Wiem, że tam część już się szykuje, rodzina. Daniela z mężem, Max też już jest prawie gotowy. Także niedługo wyjdziemy, pokażę wam co i jak. Dla tych, którzy nigdy nie widzieli, jak wygląda zupa di cozza, też pokażę, jak to się przedstawia. To tylko z nazwy jest zupa, a tak naprawdę, uwierzcie mi, nie ma nic wspólnego z zupą. Natomiast koce, czyli mule, są i to w dużej ilości zazwyczaj. To wszystko tak fajnie jest tam ułożone. Wygooglujcie sobie, co to jest zupa di cozza napoletana i zobaczycie mniej więcej, jak to wygląda. Ja, powiem wam szczerze, nie przepadam. Ale oni, Neapolitańczycy, kochają. Max nie wyobraża sobie, żeby przyjechać na święta, czy przylecieć na święta do Neapolu i nie zjeść tradycyjnej zupy di cozza. Dlatego jesteśmy też wcześniej, nie przed samymi świętkimi świętami i dlatego dzisiaj idziemy na tą kolację. Także będę nagrywać, będę wam zdawać relacje co i jak. Idę sprawdzić, jak tam reszta rodziny. No taka jestem żółta w tym świetle, dziwnie. Bosko, cheesecake fritta, però. Tak, czyli zobaczcie, sernik na zimno z owocami leśnymi. Słuchajcie, ja mam pannę kotę z owocami leśnymi, a Daniela ma sernik też z owocami leśnymi, ale na ciepło. Buongiorno, buongiorno, secondo giorno a Napoli. Dzień dobry kochani, w drugim dniu naszego wyjazdu do Neapolu. Słuchajcie, jesteśmy w tej chwili na lotnisku. Teraz wam pokażę. O! Ponieważ przyjechaliśmy wymienić samochód, a ten, którym wczoraj podróżowaliśmy, czyli nasz samochód elektryczny, już zostawiliśmy tutaj w rent-a-car. I czekamy teraz na nasz drugi samochód, którym będziemy jeździć przez najbliższe dni, przez w sumie cały pobyt tutaj. Na szczęście nie elektryczny. Może po powrocie do Polski opowiem wam dokładnie, dlaczego nie elektryczny. Ale po wczorajszych przygodach w podróży z Rzymu do Neapolu powiedzieliśmy nigdy więcej. Natomiast czekamy na samochód. Musimy dzisiaj trochę rzeczy ogarnąć, takich rzeczy organizacyjnych, podjechać
do znajomych, zawieźć im dokumenty, właśnie odebrać samochód. Mamy trochę opóźnienie, bo nasz samochód nie jest gotowy, więc musimy tutaj przeczekać godzinę, aż niestety. Później musimy pojechać zgarnąć Danielę na małe zakupy. No dzisiaj po prostu taki dzień organizacyjny ze wszystkim, przygotowania też do świąt. W związku z tym, że Daniela ma nas i mamy większy samochód, będziemy mogli też pojechać na takie po prostu większe zakupy. No, także zaczynamy kolejny dzień. Autko odebrane. Jedziemy załatwiać resztę. Słuchajcie, szykujemy kolację. Daniela w swoim żywiole. Tutaj mamy mule. Czekajcie, nie mule. Wągole. No fermario, jakiego sí. Tutaj zobaczcie. Tutaj są mule, woda na makaron, jak to we włoskiej rodzinie przystało, ogromne garnki, więc szykujemy kolację. A ja jeszcze przed kolacją przyjmuję mój drink kolagenowy, który właśnie testuję. Dzisiaj druga buteleczka. Buongiorno, w kolejnym dniu. Dzisiaj mamy troszkę słońca. Podniosła się temperatura, ma być dzisiaj 23 stopnie, więc zapowiada się naprawdę fajnie. My się już zorganizowaliśmy dzisiaj rano, idziemy właśnie na śniadanko, które mamy tutaj, na śniadanko do baru, który mamy tutaj pod domem, a później jedziemy ogarniać trochę spraw. Jesteśmy umówieni też z bratem Massimo i z jego żoną. Musimy podjechać, przepraszam was, musimy podjechać w kilka miejsc, też coś tam, parę rzeczy pozałatwiać. Czyli znowu czeka nas taki dzień, jak widzicie, organizacyjny, ale najważniejsze, że samopoczucie dobre jest. Dzisiaj będzie dużo dobrego jedzenia, mamy piątek wielkanocny, wielki piątek. Tak, no to idziemy, słuchajcie, tu. Tu. Na śniadanko, na kawę i na jakiś kornet. Słuchajcie, jestem tak zła, tak jestem wściekła, że to się w głowie nie mieści. Po prostu mam ochotę rzucić ten aparat gdzieś w kąt i więcej go nie dotykać. Nagrywałam dzisiaj mnóstwo materiałów przez cały dzień. Zaczynając od tego, jak poszliśmy na super śniadanie, później przeszliśmy się trochę po sklepach, zahaczyliśmy o sklep z okularami, gdzie zrobiłam super relację, ponieważ właścicielka pozwoliła mi na to, Roberta, żebym trochę tam, wiecie, ponagrywała, pokazała, jaka jest oferta, jakie fajne mają oprawki, okulary i całą resztę. Zgodziła się właśnie na nagrywanie. Zresztą nagrywałam w sklepie również materiał, gdzie przeglądałam okulary, które mi się podobają i ostatecznie, które wybrałam. Później oczywiście pojechaliśmy do centrum, byliśmy na świetnym obiedzie, który chciałam wam pokazać. Już nie mówiąc o tym, że spotkaliśmy się ze starszym bratem Massimo i z jego żoną i też nagrywałam fajny materiał. A potem byliśmy znowu w centrum, spotkaliśmy się z Rafaelle, którego już bardzo dobrze znacie tutaj z moich vlogów, właściciela jednego z najfajniejszych barów i kawiarni tutaj w centrum w Neapolu. A później pojechaliśmy na Via Petrarca, gdzie zrobiłam wam przepiękną relację z przepięknym widokiem wieczorem na Neapol i na Wezuwiusz, po czym wróciliśmy do domu i mówię, dobra, to zabiorę się trochę za montowanie tego vloga. I co się okazało? Że nie wiem, jak to się okazało, ale gdzieś przełączyłam jakąś funkcję. Słuchajcie, nagrał się materiał w zwolnionym tempie, bez dźwięku, nie da się z tym nic zrobić. Po prostu cały materiał do wyrzucenia. Jestem tak wściekła,
że to się w głowie nie mieści. Mówiłam wam chyba na początku tego vloga, że testuję nowy aparat i różne ustawienia i tak dalej. Ale tego się nie spodziewałam, że gdzieś przez przypadek coś nacisnęłam i zmieniły mi się tutaj całe ustawienia z nagrywania na jakiś dziwny tryb. To nawet nie tryb fotografowania, tylko jeszcze coś innego. No katastrofa, w ogóle gdzieś czytałam chyba pod jakąś rolką u Vlogloli na temat właśnie sprzętów i aparatów, gdzie dziewczyna chyba w komentarzu zostawiła informację, żeby bardzo uważać, bo się gdzieś tutaj właśnie przełącza ten tryb i wtedy można się zdenerwować i zszokować co i jak. No i co? Stało się. Nie zamawiałam, ale się stało. I cały materiał po prostu do kosza. Do kosza. Nic z niego nie mam, więc nic wam nie mogę z dzisiejszego dnia tutaj udostępnić, oprócz tego mojego gadania porannego i tego mojego gadania wieczornego i pewnie pizzy, którą będziemy zamawiać dzisiaj u Danieli tutaj w domu i jeść sobie na kolację. Ale słuchajcie, no ja wiem, co wy sobie pomyślicie. A dobra, co tam Anita, w ogóle jeszcze jest czas, wszystko da się naprawić, nie denerwuj się, nie stresuj. Ale słuchajcie, dla osoby, która nagrywa filmy i właśnie jest nowy sprzęt i przejście dla mnie z Canona, którego używałam od wielu, wielu lat, na Sony, które mam w tej chwili, to jest mimo wszystko wyzwanie. Nawet jeżeli tutaj te wszystkie funkcje są gdzieś tam jakoś automatyczne i to jest aparat dla vlogerów i tak dalej, nagrywanie materiałów przez cały dzień, gdzie zrobiłam świetny materiał dla was i później okazuje się, że nie mogę wam tego pokazać, nie mogę tego zmontować, nie mogę tego opublikować, wszystkie plany po prostu, szlak jasny trafił, nerwy są. Wybaczcie mi, ale czasami się tak niestety zdarza, nie jest to zaplanowane. Więc mam nadzieję, że w następnych filmach, mam nadzieję, że jutro już wszystko pójdzie gładko i tak jak powinno być, bo zaplanowałam sobie, że zrobię vlog z takich naszych pierwszych trzech dni, czyli właśnie podróż wczoraj i dzisiaj. A chyba będę musiała zrobić więcej, bo wydaje mi się, że będzie króciutki ten vlog, a chciałabym, żebyście jednak mieli więcej, fajniej i tak dalej do oglądania. Ech. No czasami się niestety tak zdarza i to jest tak jak wiecie, wkładacie całą pracę w to, żeby to było fajne, żeby to miało ręce i nogi, że jest jakiś fajny materiał, a potem okazuje się, że przez cały dzień to co robiliście poszło na marne, nie da się z tym nic zrobić, nie da się, kombinowałam słuchajcie na komputerze, kombinowałam z różnymi ustawieniami, najgorsze jest to, że nie da się przywrócić dźwięku, bo po prostu on się nie nagrał, bo jeszcze coś tam próbowałam, bo to zwolnione tempo i tak dalej. Można by było tutaj pokombinować, ale wychodzi z tego ostatecznie timelapse. No nie, no po prostu nie. Mam nadzieję, że już przez najbliższe dni mi się to nie przydarzy i nie będzie takich sytuacji i nie będzie takich akcji. Ale widzicie, od samego początku jakieś po prostu przygody tutaj nam się trafiają. Dobra, kończę ten mój wywód. Poproszę Danielę, żeby może otworzyła jakieś winko, żeby się trochę zrelaksować i nie myśleć już o tym, że tak to się nagrało, a reszta materiału będzie ok. No i przyjechały pizze. Wszyscy mają pizzę margherita, oprócz oczywiście Massimo, który ma pizzę fritte. Patrzcie, jak wygląda prawdziwa neapolitańska pizza. To jest to. Ale ma boleka.